Siemaneczko kochani, ja jestem Marta i witam Was na kanale Misji Marta Vlog. Zapraszam Was do kolejnego filmu. Otwieramy paczkę z Shein. Tak, tym razem będę mówiła poprawnie. Poprawialiście mnie w komentarzach, że mówi się nie Shein, tylko Shein. Więc postaram się zapamiętać i mówić tym razem poprawnie. A więc przejdźmy teraz do otwierania. A więc już mam przygotowany mój paragon z listą zakupów, paczkę mam tutaj na dole. Będę tak jak w ostatnim filmie wyciągała po kolei rzeczy. Zapłaciłam za paczkę 217,50 po przecenie z kuponu minus 20 zł, czyli zapłaciłam 201 zł i 40 groszy. Już mam otwarty paragon, będę Wam mówiła każdą cenę, tak jak w poprzednim filmie, a jeśli jeszcze nie widzieliście poprzedniego filmu, to Was zapraszam do obejrzenia poprzedniego filmu, a jeśli lubicie filmy z otwierania paczek, z malowania się, z challenge'y kosmetycznych, to serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, tak jak i pod innymi. A teraz przejdźmy do otwierania. Losuję pierwszą rzecz. Coś chciałam mniejszego. Tak macam, macam. No ale biorę pierwszy z góry. I mam tutaj, już wiem co. Są to spodnie. Nazywają się spodnie rozmiar plus kieszeń barwnik do krawata codzienny. Wszystko rozumiemy. Kosztowały 57 zł, po przecenie 51 zł 70 groszy. Ten barwnik do krawata codzienny przeraża mnie. Dosyć są ciężkie. Są takie siatkowate. Mam nadzieję, że nie będą za duże. Nie, powinny być dobre. Wyglądają one w ten sposób i tak jak była mowa o kieszeni, jest kieszeń. Na koniec pokażę Wam wszystkie ubranka. Mają one ściągacze na dole. Myślę, że będą dobre. Jest to rozmiar 4XL. Nie biorę już 5XL, bo już się przejechałam, że są za duże, tak jak ta bluzka. Trochę mam za długie rękawy, trochę za długie jest wszystko, ale ja będę w tym chodzić, nikt inny. Spodnie są cudowne, oczywiście moje kolory są śliskie, tak jak praktycznie wszystkie ciuchy z tej strony. Co jeszcze mogę o nich powiedzieć? Mają dosyć mocne gumki i są takiej średniej grubości, nie są takie cieniutkie jak ta koszulka, są dosyć grubsze. Ale przejdźmy do kolejnej rzeczy. Może coś z dna wylosuję. Albo i nie wylosuję, bo tutaj widzę, że się nie da, tak? Dobra, wyciągam kolejną rzecz. I to jest kolejna rzecz. Nazywa się to bez ramki graficznego malowania diamentowego. Jest to taka plansza. Zaraz Wam pokażę. Będzie łatwiej mi tłumaczyć. Jest to teraz modne na TikToku, z tego co zauważyłam. Jest to taka plansza z kobietą, z kwiatem akurat sobie wybrałam. Tutaj, jak przybliżę, w każdej krateczce są numerki, literki i tak dalej. Tutaj mamy wyjaśnienie, jaki diamencik pod jaki numerek idzie. Także jeden jest kolor 350, dwa jest kolor 351 i tutaj dostaliśmy taki zestaw różnych diamencików. Każde są opisane i do tego mamy woreczki, żebyśmy mogli sobie podzielić te diamenciki, przyrząd do naklejania diamencików, tacuszkę, na którą wysypujemy i taką żelkę, gumkę, którą wciskamy tutaj sobie w to, żeby nam się przyklejały diamenciki. I o co tutaj chodzi? Już tłumaczę. Jest to obraz taki wyklejany diamencikami, więc po prostu siadamy sobie, to jest w ogóle takie materiałowe bardziej, siadamy sobie w domku, nudzimy się, więc bierzemy sobie nasz obraz, wykładamy sobie diamenciki i na przykład dzisiaj wycinamy sobie tutaj taki kwadracik, który wykleimy w tym miejscu i wtedy wyklejamy go diamencikami. To jest taka, powiem może, robótka ręczna dla osoby, która po prostu lubi takie rzeczy, a ja lubię się bawić z takimi drobnymi rzeczami, więc myślę, że to będzie fajne. Może nagramy sobie odcinek z tego. Ja tutaj zamówiłam sobie akurat taką panią z różą zamiast dłoni. Może gdzieś tutaj wstawię Wam zdjęcie, jak to wygląda. Dobrze, losujemy kolejny, powiedziałam ile to kosztowało, chyba nie mówiłam. Taki zestawik obrazu z cekinkami kosztował mnie 17 zł po przecenie 15,44. Dobrze, przejdźmy do kolejnej rzeczy. Wyciągam kolejną rzecz, losuję gdzieś tam głębiej. I oczywiście coś wypadło na podłogę, już jakaś rzecz, dobra, zaraz.
Okazuje mi się zdewastowane pudełko. Tak, kupiłam grę. Kolorowa konsola do gier Tetris. Kiedyś to było modne, za dzieciaka mieliśmy takie gry. No i ja bym chętnie sobie pograła w taką grę czasami. Wracają tutaj wspomnienia. Na pewno mój mąż mówi, a po co ci to, ja nie będę w to grał, a potem mi to zabierze, więc tak to będzie wyglądać. I taka gra kosztowała 9,50 po przecenie 8,63, więc myślę, że to są grosze za taką grę. Kolor był losowy, na obrazku jest żółty, ja dostałam zielony. Niektórzy w moim wieku mogą pamiętać taką grę. Układało się tutaj różne klocki, przekładało się w różny kształt, żeby jak najwięcej ich tutaj zmieścić. Więc no, fajny powrót do przeszłości. Niestety nie mam już baterii, więc może kiedy indziej Wam pokażę, jak w to gram na jakimś innym filmie. Ale fajnie, fajnie. Szkoda, że te wszystkie pudełka są takie, jak coś przychodzi w pudełku, to są takie zniszczone. Bardzo mi się to nie podoba. I teraz podniosę to, co mi tam spadło. A spadły mi, już widzę, co to jest. A nie, to nie to. Myślałam, że to co innego. Jest to ręczniczek. Już szukam. Graficzny, losowy ręczniczek do rąk. Kosztował 8 zł, po przecenie 7,27. Tak, liczyłam na to, że akurat dostanę różowy, bo był do wyboru szary, kremowy i różowy. Czy do wyboru, do wylosowania. Już go otwieram. Tak wygląda ten ręczniczek ze świnką, z koroną. Idealnie. Jest śliczny. Ja po prostu sobie go chyba powieszę w kuchni do rąk albo w łazience do rąk. Jest cudowny i mięciutki przede wszystkim. Śliczny, naprawdę taka piękna, piękna mała ozdóbka. Ja jestem zadowolona. A taki ręczniczek kosztował 8 zł po przecenie 7,27, więc też widać, że to są groszowe ceny, a naprawdę ślicznie to może wyglądać w domu, w kuchni, w łazience. Naprawdę, jest to przesłodkie. Losujemy kolejną rzecz i złapałam kolejny obrazek. Tak, zamówiłam dwa. Tutaj Wam się wyświetli drugi. I jest to tym razem wzór pieska, możecie go tutaj sobie zobaczyć. I akurat ten zestaw nie zamówiłam dla siebie, tylko zamówiłam dla mojej mamy. Mam nadzieję, że coś takiego jej się spodoba i że będzie sobie w wolnym czasie układać. Tutaj nawet widać tego pieska, jak to wygląda, ale tutaj Wam wstawię. Będziecie mogli się przyjrzeć. I ten piesek kosztował również 18 zł po przecenie 16,35. Więc myślę, że za takie zajęcie nie jest to duży koszt. Zawsze można to sobie oprawić w ramkę i będzie to ładnie wyglądało. Otwieramy dalej. Już coś ujrzałam, więc tą wyciągam. O, wyciągnam dwie rzeczy przypadkiem. Dobrze, mamy kolejną rzecz. Kolejna rzecz jest to, jedyna rzecz, którą z tego zamawiałam w Panterkę, była to koszulka. Była to koszulka Shein plus Leopard Cami Top. O nie, i już czuję, że ona nie jest rozciągliwa, więc 20 zł po przecenie 18 zł i 17 groszy. O kurczę, ale duża. Nie jest rozciągliwa, ale jest duża. Mam nadzieję, że nie będzie za duża. I ona ma tutaj, tutaj takie paseczki ładne. Ramionczka niestety nie są regulowane, więc tutaj może być problem. Najwyżej je sobie po prostu zwiążę. Jest bardzo szeroka, a za to dosyć krótka. Ale mam nadzieję, że będzie dobra. Zobaczymy później w przymierzaniu. Materiał jest nierozciągliwy, ale wydaje się dosyć satynowy, fajny, przyjemny. Otwieramy dalej. I dalej mam tutaj takie skarpeciaki. Skarpetki do kostki z falbanką. 6 zł po przecenie 5,45. Już sobie zaraz zobaczymy, jak one wyglądają jakościowo. Na zdjęciu były one dłuższe do kostki, to myślałam, że będą trochę dłuższe, a wyglądają jak takie stópki z falbanką. Słodkie, jak na komunie. Tutaj mają taki wzorek. Był jeden rozmiar, mam nadzieję, że moje kopyto się zmieści. I tutaj mają taką słodką falbankę. A więc wydaje mi się dotykowo, że one są z bawełny, a falbankę mają... O kurczę, tylko czy by przy mojej grubej kostce, że się nie działo tak. A falbankę mają z satyny. Bardzo fajne, mi się podobają za 5,45 skarpetki. Jak najbardziej ok. Chyba już ich nie będę chowała do tego worka, bo tylko szeleszczę tutaj. Dobra, biorę kolejną rzecz. Dużo ich tutaj nie ma. I wylosowałam kolejne skarpetki. Czasami w nocy jest mi zimno w stópki, więc ubieram sobie skarpetki z takiego misia.
i wzięłam sobie tak owe skarpetki. Rozmyte skarpetki z kreskówką graficzną. Tak się one się nazywają na stronie. Kosztowały 7,50 po przecenie 6,82. I tak wyglądają. Oczywiście tutaj frędzle się gdzieś sypią z nich. I tutaj na przodzie mają taką kreskówkę graficzną, jak to było nazwane. Są w takim brzoskwinkowym kolorze, bardzo ładne. Na zdjęciu wyglądały bardziej na różowe, ale brzoskwinkowe też mogą być. I nie są one wcale aż tak grube. Są one średniej grubości. Coś tu sąsiedzi dokuczają, walą, stukają, pukają. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Wydaje mi się, że zostało jeszcze nam 2-3 rzeczy około, więc losuję dalej. I tym razem wylosowałam coś większego i cięższego, o dziwo. Jest to t-shirt rozmiary plus z wieżą codzienną. Tak się nazywa. Kosztował 40 zł, rozmiar XL, po przecenie 36,33. Jest z tego materiału co ten, tylko jakby grubszego. I mamy tutaj taki nadruk. Tutaj jest napis nie i coś po chińsku. Ale wydaje mi się ta koszulka fajna, tylko że znowu wcześniej brałam 5XL, była duża. Teraz wzięłam 4XL, jest jeszcze większa. O co tu chodzi? To już dla mnie jak sukienka będzie. Jest dosyć taka ciężka, ten nadruk jest taki, wydaje się tak grubo zrobiony, taki sztywny i gruby. Nie wiem, czy wyraźnie widać to, nie. Mam mieszane uczucia co do tej koszulki, ale przymierzę ją na końcu. Materiał jest dosyć gruby, jest też taki elastyczny, troszkę taki misiowy. Wcześniej mówiłam na tej koszulce, że one są takie mięciutkie, ale ten jest dosyć inny, bo jest troszkę grubszy i troszkę cięższy. Więc zobaczymy. Losuję, już mało w paczce zostało. I wylosowałam kolejne skarpetki. Tym razem te skarpetki są naprawdę prześliczne. Są to dwie pary skarpet z grafiką w litery. Po prostu tak się nazywa. 9,50 po przecenie 8,63. Już otwieram. U mnie skarpetek nigdy nie za wiele. Zawsze gdzieś się porwą, gdzieś się zepsują. Pierwsze skarpetki wyglądają w ten sposób. Fajne mają tutaj takie napięty, krówki. Coś innego od świnek i jednorożców. I tutaj mamy napisane Sweet Milk. Myślę, że rozmiar spoko. Też są bawełniane. Czuję podobne jak te białe. A drugie też mają krówkę i są władki. Myślę, że są bardzo fajne. Jeśli chodzi o cenę za dwie pary skarpetek, myślę, że też jest przyzwoita na taką jakość. Lecimy dalej. Chyba zostały tutaj tylko dwie rzeczy. I pierwszą z nich są gumeczki. Powinno być ich tutaj, zaraz Wam powiem. Nazywało się 240 sztuk prosta opaska do włosów. 3 zł po przecenie 2,73. Czyli 240 sztuk takich gumeczek w takim fajnym, dogodnym opakowaniu. Ja Wam pokażę, w jakim wcześniej miałam opakowaniu. Dosyć niewygodne, bo to wypada. O, wcześniej zamówiłam sobie w takim opakowaniu. Tutaj miałam dziurę, brałam i po prostu one wszędzie potem latają po szufladzie, więc super, takie opakowanko małe, taka mini kosmetyczka na takie gumeczki, super. Mam nadzieję, że jakościowo te gumeczki też będą podobnej jakości, że nie będą tak szybko, dobre są, nawet tak rozciągam, że nie będą pękać. Jak widzicie, często ja mam warkoczyki 2 albo mam 4 i tak ciągle chodzę w tych warkoczykach, ponieważ w mojej pracy nie można mieć rozpuszczonych włosów, więc coś tam próbuję z nimi zrobić, więc zawsze takie gumeczki się przydadzą. Zwłaszcza, że kosztowały niecałe 3 zł. I prawdopodobnie została tutaj ostatnia rzecz, oprócz paragonu. Chociaż była informacja, że ma być jakiś prezent czy coś po zamówieniu 200 zł, no ale ja tego prezentu nie widzę. I mamy tutaj ostatnią rzecz. Jest to top damski, rozmiar plus zwykły, figura seksowne. Tak jest napisane. Przeczytałam co do słowa. 22 zł bez promocji, po promocji 19,89. I otwieram. Najbardziej byłam właśnie zaciekawiona tą koszulką. I wygląda ona tak. To jest taki topik krótki, z długim rękawem, w siateczkę, aniołki. Myślę, że pod czarną bluzkę na ramionczkach będzie super. Naprawdę. Materiał jest super, przesuper, taki delikatna siateczka. Te aniołki są prześliczne. Jak możecie zauważyć, są różne. Na chmurkach, tutaj z tymi... Jezus, jak to się nazywa? Jacek, wpisz, jak to się nazywa, bo ja nie wiem. Taki bobas w takich fajnych porciętach. Zaraz będę wszystko przymierzać, więc zobaczycie. A tymczasem zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału oraz do wchodzenia na mojego Instagrama albo mojego TikToka.
A tymczasem ja idę przymierzać, już żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć! A więc tutaj możecie mnie zobaczyć w tej siateczce w aniołki, której byłam najbardziej ciekawa. No może nie do tych leginsów, ani nie do takich spodni, ale jeśli sama chodzi o samą górę, to wygląda to przecudownie. Ja jestem po prostu zachwycona tą koszuleczką, więc naprawdę jak najbardziej na plus. No tutaj widzimy mnie w kolejnej koszulce, która jest za duża, nie wygląda to zbyt dobrze. Chociaż wzięłam rozmiar mniejszy niż ostatnie. Powinna być trochę węższa, bo wygląda na mnie bardziej jak sukienka. No, ale ten nadruk jest fajny. No nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że będę bardziej do spania ją nosić, ponieważ jak widać prawie sięga mi do kolan. No zobaczymy, ale nie jestem zachwycona tą koszulką. I już mam kolejną koszulkę na sobie. Wydawała się, że będzie za szeroka, ale jest idealna. Tutaj może jest trochę duża, ale to na plus przy tej koszulce. Pięknie wyglądają tutaj te ramionczka. Za długie nie są. Można sobie w tą stronę czy w tą, jak kto woli. Myślę, że wygląda ona fajnie. Oczywiście też chyba za zbyt nie pasuje do tych leginsów, bo one są troszkę w innym kolorze, ale moja panterka jak zwykle mnie zachwyca. Przejdźmy do ostatniej rzeczy. A ostatnią rzeczą w tym zestawieniu są spodnie. Tak one wyglądają, troszkę są luźne, ale myślę, że jest git. Że spoko to wygląda, mają też sznurek. Oczywiście nie do tej koszulki, bo ja tak tylko przymierzam teraz, ale wydaje mi się, że są fajne i mają kieszenie. Trochę obracam tą kamerą, ale jestem sama, więc nie ma kto mnie nagrać, więc muszę sobie radzić. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam, cześć!